Siemano ziomeczki, witam was serdecznie w Zapytaj Beczkę, a ja jestem i sam X Pompa. Przygotowując się do następnego odcinka ze Szkoły Driftu, przygotowałem sobie, przechodziłem przez komentarze i znalazłem pewien komentarz, na który bardzo chciałem odpowiedzieć. Napisał go Javo Corleone. Witam cię przyjacielu, bardzo podoba mi się twój drifting, a ja gram w Forza Horizon 1. Mój problem polega na tym, że nie daję rady ślizgać się przez cały zakręt przy niskiej prędkości. Po prostu wygląda to tak, jakby auto traciło moc, a moje jest sporo. I zamiast lecieć bokiem, jedzie prosto. Dałbyś jakieś wskazówki, gdzie leży problem? Ślepo pozdrowionka i życzę, abyś był jeszcze lepszy. Pozdro. Oczywiście wytłumaczę to w tej chwili. Po pierwsze, leży problem w tym, że robisz drift przy niskiej prędkości. Driftu przy niskiej prędkości się nie robi. Wchodzisz w zakręt z dużą prędkością i go redukujesz swoją prędkość podczas zakrętu, podczas gdy lecisz bokiem, w którym tak płyniesz bokiem, tak sobie przez ten zakręt, fantastycznie. Więc wtedy redukujesz swoją prędkość, ale zawsze wchodzisz przy większej prędkości i następnie ją tam już, jak mówiłem, przez sekundę manipulujesz swoją prędkość w zakręcie. To może być jeden problem, że przy niskiej prędkości. Drugi problem, który bardzo często jest mylony i bardzo często jest popełniany przez właśnie nowych w drifcie, tudzież nie aż tak dobrze zaawansowanych w drifcie, to są biegi. Biegi są bardzo ważne, szczególnie w Forzie Horizon 1, z tego powodu, że w Forzie Horizon 1 nie można ich sobie wyregulować, tak jak jest w Forzie Horizon 2, właśnie jak tutaj mamy. Mogę wejść w ustawienia i mogę sobie pozmieniać biegi, że chcę mieć dłuższe, krótsze, większy speed albo większą moc przełożenia w danym biegu na danej prędkości, na danych obrotach. Więc musi się dopasować sobie obroty do prędkości, jakże i biegu. To są jakby takie trzy walory bardzo ważne właśnie w driftingu, szczególnie w Forzie Horizon 1. Również opony. Opony nie mogą być wyścigowe, to na pewno mam nadzieję, że to wiesz. Więc co do prędkości i co do obrotów i biegów. Bieg musi być dostosowany tak, że gdy jesteś w zakręcie, już idziesz bokiem, to musisz mieć jakby swój wskaźnik w takim, powiedzmy, położeniu, że możesz jakby jeszcze, jak puścisz gaz, to lekko się cofnie wskaźnik, a jak dasz gazu, to ten wskaźnik jakby nabierze obrotów. Jakby musisz mieć tyle mocy, że gdy puścisz, powiedzmy, gdy puścisz na przykład gazu, to wskazówka poleci na przykład 7000 obrotów na 5000 obrotów, ale gdy dasz gazu, to od razu wraca, że ma tyle mocy, że możesz sobie regulować tą moc, żeby dawać ją i puszczać, że sobie regulujesz w drifcie, w takim sensie. Ponieważ jeżeli masz zbyt mało mocy, w sensie, że masz zbyt wysoki bieg, to ta moc nie będzie przełożona na koła tak dobrze, nie będzie w ogóle przekładana na koła, z tego powodu, że jesteś na zbyt wysokim biegu i masz zbyt wysokie... jak to jest? Zbyt małe przełożenie jest, chyba wiecie, o co chodzi mi. Więc chodzi o to, że po prostu musisz mieć neutralny bieg, taki, który ci pozwala, powiedzmy, wejść w zakręt, na którym masz, jakby, możesz manipulować swoją prędkością i tak dalej. Czyli powiedzmy, na przykład ja zawsze driftuję na trzecim. Jeżeli w takiej mam ciasne zakręty, to przeważnie jest na trzecim. Jeżeli mam auto z wysokimi, wiesz, nie wiem, powiedzmy jak ta Supra, 1000 koni, to powiedzmy trzeci to jest taki najmniejszy bieg, na którym driftuję. Jeżeli mam mniejsze auto, to dwójka. Dwójka to jest taki super, super bieg. W Forzie Horizon 2 zawsze driftowałem na dwójce. Trójka była moim takim szybkim biegiem, żeby jakiś taki zakręt szybko pokonać, albo tak dłuższy zakręt, tak przedłużałem sobie. A na dwójce zawsze driftowałem, jak są takie, wiesz, takie małe, ciasne cyk, powiedzmy skręcasz w lewo, driftujesz, zaraz później w prawo jest, zawsze na dwójce driftowałem. Ale to zależy, jak mówię, od samochodu, zawsze w Forzie driftowałem Supra, to był mój taki lobby killer, po prostu zabijałem każdego w lobby, po prostu nikt nie dawał mi rady, szczególnie to było chyba w Eagle Ridge, czy jakoś tak, na samym dole mapy, to jest takie małe miasteczko, tam się driftowaliśmy. Więc to może być problem, biegi. Musisz, powiedzmy, dostosować sobie biegi tak, żebyś miał jakby ten właśnie to miejsce do manewrów. I wczoraj dostałem wiadomość po swoim powrocie tutaj z filmikiem z Counter-Strike, dostałem wiadomość od Gawlik Denis. Siemanko, czy mógłbyś w następnym odcinku Szkoły Driftu zrobić samochód Volkswagen Battle? Znany jako Garbus, oczywiście. Bardzo jestem ciekawy, jak ci to wyjdzie. Mam nadzieję, że podołasz zadaniu. Pozdrawiam. Co to znaczy, że podołasz zadaniu? Przepraszam bardzo, nie chcę tutaj wchodzić. Pewnie musimy sobie zakupić auto, ponieważ go nie mam. To jest Volkswagen Battle. Boż, o jest, mamy. Więc zakupujemy Volkswagena Battle, ale ja chcę mieć jakieś fajne malowanie do niego. Taki rust, taki cały zardzewiały byłby fajny. Nie, taki to jest zbyt fajny. Zbyt fajny.
Taki mi się podoba. Takiego prawdopodobnie weźmiemy. O, ten! Garbi? Nie, jak się nazywał? Garbi, tak? Ten 53 właśnie, ten to autko. Chyba Garbi się nazywał. Polizej. Pierwsze co to engine swap? Okej, mamy 40 koni. No akurat 40 koniami to nie, no, nie ma to ja w ogóle co tutaj robić. Aczkolwiek V8, F4, o kurde, nie mam pojęcia czym jest F4. F4 turbo weźmy, nie mam pojęcia. A ma napęd na tył. A, mamy w ogóle silnik z tyłu. To kurczę, przód musi być poszerzony z tego powodu, że będzie mniejsza przyczepność z przodu. Pamiętacie zawsze o tym? Nie, zostawiamy wszystko oryginalnie. Oj, tak fajnie wygląda w sumie. Nie, oryginalne. Wszystko będzie oryginalne, nic nie zmieniam. Bo teraz wiadomo, że biorę tego. No panie. Rear bumper. Oryginalnie też zostawiamy, kurczę. Ciekawe co my... opony. Opony, to wiadomo, te opony muszę zmienić. Front, ale kurczę, przyczepność muszę ten. W szczególności z przodu będę musiał. Z przodu idziemy dwa razy grubsze. Tu gdzieś weźmiemy najgrubsze, z tego powodu, że ja już wiem, ja to po prostu czuję in my bones, że to auto będzie o dużej mocy. Bo ja lubię właśnie takie autka. No dobrze, lecimy dalej. Co my tu mamy? Fajnie, my chyba zostawię oryginalne. Tudzież, tu są fajne, w tym ostatnie. To są zawsze takie właśnie, takie fajowe, takie stare, modne, tak to ujmę, feluły się. Nie, oryginalne jednak są oryginalne, to jednak takie lepiej wygląda, nie? A więc zmienić nie możemy, ponieważ nie zmieniliśmy felg. Następnie w klacz. W klacz, kurczę, właśnie ten cały klacz. Teraz właśnie zakupiłem motocykl i również mam teraz problem z klacz, czyli ze sprzęgłem. W motocyklach jest tak, że po pewnym po prostu czasie sprzęgło, jakby te tarcze sprzęgła, kurczę, nie wiem teraz czy wiecie jak sprzęgło wygląda, są jakby takie tarcze i sobie taki basket, czyli jakby taki koszyk sprzęgła. Ci co mają motocykl albo się ogólnie znają, to będą wiedzieli o czym mówię. No i w tym koszyku, ten koszyk zawsze musi mieć taki dosłownie bardzo niepłytkie, takie smooth criminal. Smooth, jakby taką gładką powierzchnię musi mieć. No a z czasem, powiedzmy po paru latach, parunastu latach, mój motocykl ma, jest 2005 rocznik, więc ma 10 lat. Z tego co widzę, bo go byłem na przeglądzie tej sprawy, to motocykl nie był serwisowany. W sensie takim, że nie było wymienione sprzęgło. Prawdopodobnie od zakupu. Więc to muszę teraz wymienić. Z tego powodu, że w tym koszyku sprzęgła się jakby wyryły się jakby takie dołki od tych tarcz, które jakby wiecie tak uderzają. I to po prostu jest bardzo wytrzymałe, ale wiadomo, po 10 latach to się po prostu lekko zużyć. Takie małe dołki się porobiły. I gdy ja wciskam sprzęgło, to te wszystkie tarcze powinny się rozszerzyć, czyli jakby się nie dotykają nawzajem. Więc wtedy dlatego właśnie stajemy w miejscu i jakby silnik pracuje, a my jakby stajemy w miejscu, gdy trzymamy sprzęgło na biegu. Tak? Tak to działa, gdyby ktoś nie wiedział jak działa sprzęgło w motocyklu. W samochodzie działa bardzo podobnie, a czepękę trochę inaczej. Ale nisko zszedł. To mi się podoba. Więc z powodu tych dołków te tarcze po prostu nie mogą się rozsunąć, ponieważ są w tym dołkach i jakby po prostu tam stoją. Jakby tak się wyryły z lekka uderzając to i tak po prostu stoją teraz. I dlatego muszę albo je zeszlifować, albo po prostu kupić nowy basket. A nowy basket jest w cenie 500 zł, więc... Więc lajkujcie moje filmiki. To mi bardzo pomoże. A tak serio, to lecimy dalej. Teraz tak, mamy... ile mamy koni już? Mamy już koni, jak zrobiłem, co robiłem z silnikiem. Dobrze, więc mamy ile mamy wagi. Autko będzie w sumie bardzo lekkie z tego co widzę. Bardzo lekkie. A to i tak nie zmienia lekkości, powiedzmy, gdy robiłem MX-5. Mazda MX-5. Tamto w ogóle autko było lekkie. Ono ważyło 980... Nie, to jest... jak robiłem Toyota AE86, to ona miała z silnikiem V8 miała około 900 koni, czy tam 1000 koni? Chyba 900 1000 koni iż, coś w tym stylu miała i ważyła 900 kilo. To jest po prostu, to jest zabójca. To jest auto zabójca. Tudzież właśnie taką wagą w dzisiejszych czasach, teraz, w 2015, w tym sezonie, w drifterskim sezonie,
w Ameryce. To są D1 chyba się nazywa. Ogólnie takie zawody drifterskie, które się odbywają w Ameryce, mistrzostwa teraz. Mad Mike, zawodnik z Nowej Zelandii, znany jako Mad Mike właśnie, zasłynął ze swojej RX-7. Możecie kojarzyć tą RX-7 Mazdę, czy się pojawi za chwilę w... Poczekajcie, lewym górnym rogu, bo ponieważ moja kamerka jest w prawym górnym rogu, ponieważ sobie mylę i powiedzmy to się nie pojawia w prawym górnym rogu. Więc będzie w lewym górnym rogu, ponieważ tam miała Majka, i tam będzie. Więc możecie kojarzyć go z tego... po tym właśnie aucie. I on w tym sezonie zbudował, miał taki nowy projekt. Dostał od Mazdy, ponieważ sponsoruje go Mazda, jakże i Red Bull, od Mazdy dostał najnowszą Mazdę MX-5. No to w sumie nic specjalnego, szczerze mówiąc. No ale on miał inny pomysł. Nie wiem, czy wiecie, ja wam mówiłem już chyba raz, pamiętam, gdyż budowałem właśnie Mazdę, mówiłem o Rotary silniku. Jest to silnik wyprodukowany, jakby innowacyjny... jakby to ująć? Został wynaleziony przez Niemców, aczkolwiek został zaadaptowany następnie po niemieckim producencie tego silnika. Został następnie, wszystkie prawa zostały wykupione przez japońskiego, przez Mazdę, krótko mówiąc. I oni następnie to jakby, wiecie, rozwinęli ten cały silnik jakby włożyli w RX-7 te sprawy i ten silnik po prostu w dzisiejszych czasach jest po prostu bestią, jeżeli się go dobrze zrobi. No i Mad Mike wziął taki właśnie silnik, największy silnik to są free rotary, czy są jakby takie trzy, takie te wielkie pierścienie, które się obracają, a on zrobił to cztery rotary, czyli zrobił to, specjalna jest taka firma chyba, jest tylko jedna z taka na całym świecie, z tego co, jakby taka oficjalna firma, która to robi, jest w Nowej Zelandii właśnie i on akurat tam mieszka, to w ogóle tam pojechał, to zrobił i do tej małej Mazdy włożył cztery rotary silnik, który generuje 1200 koni, czyli to 1200 koni w takim małym... Kurde, nie wiem, jak to... Wiecie, jak wygląda Mazda MX-5. Na pewno wiecie. Więc włożył ten cały silnik 1200 koni w tym właśnie małą Mazdę i właśnie teraz się tym ścigam. To auto jest po prostu, no, kurde, kwintesencją inżynieryjną, szczerze mówiąc. Żeby takie coś zrobić. Dobrze, więc zbudowaliśmy nasze auto. Wszystko jest na maksa, ponieważ that's the way I'm rolling this shit. Powiem wam, że jakoś dużej mocy to auto nie ma, ale ma wystarczająco dużo. Podoba mi się ta moc. Podam się na moc z tego powodu, że gdy wciskam powiedzmy gaz właśnie na trzecim biegu, to on tak powoli, z gracją przyspiesza, tak z gracją traci tę trakcję. Z gracją nabija te swoje obroty. O. O, widzisz? Powiedzmy właśnie teraz, to właśnie mówił, że ten... Co właśnie mówiłeś, że wchodzisz powiedzmy w zakręt i przy małej prędkości nie możesz driftować. Właśnie teraz to samo, po prostu patrz, na trójce wejdę przy małej prędkości, ale to mi się udało. Zrobimy jedną rzecz właśnie, czego akurat ty nie będziesz mógł zrobić. Nie tutaj, gdzie ja... A, tu są car. Tune car. I teraz chcę zrobić jedną rzecz. Pierw chcę zmniejszyć ciśnienie w przednich oponach na 27. Teraz już będzie dobrze. Gearing z ciupeńkę na acceleration do 59, to będzie dobrze. To... ciupeńkę cyk i tutaj zmienię ciupeńkę bardziej. To będziemy na maksa, wiadomo, to chcemy zablokować nasz differential. Mechanizm różnicowy. I zobaczmy, jak to autko sobie poradzi, a pojedziemy teraz, będziemy driftować w dokach. Aj, kurde, chciałem taki długi drift na ręczny, no mi się nie udało. No zobaczmy, Renault Clio RS200 versus nasz do driftowania zrobiony Battle. Wow, serio? To było łatwe. No dawaj. No cóż, no nie mogę skłamać, no nasze budowy naszych aut po prostu są zabójcze. Kill him! Więc teraz powiedz mi, mój kochany subskryberze, czy udało mi się zbudować to auto, czy nie? Tamten zakręt po prostu był niesamowity. Zarąbiście mi to wyszło. Więc postaramy się wygrać ten wyścig driftując cały czas. A nawet chyba długie to jest ten wyścig, czyli 2 mile nam zostały. Nie, bez takiej, bo nie. Przegrać tego też nie możemy. Kurde, te frajerze.
Nie możemy tego przegrać. Nie możemy tego przegrać. I nie przegramy tego. Nie przegramy tego. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tego nie przegrać, więc... Trzymajcie kciuki. Dobrze jest. Patrzcie na prostej. Mordujemy go jeszcze tym driftem. Zarobiste. A, to fantastyczne. Jedno teraz z moich lepszych driftowania, szczerze mówiąc. Zakończmy to jeszcze 360. Udało mi się. Proszę Państwa, zwycięstwo. Maserati MC12. My dalej driftujemy. A, to nie ten zakręt, kurde. A, trochę nieczysto zagraliśmy. Ale cóż. Życie nie jest zawsze takie kolorowe, jak powinno być. Jakie byśmy chcieli, aby było. Ale patrzcie, normalnie goście ma trudność, aby mnie dogonić. No może nie aż taką trudność, no ale... No co mnie w dupę? A kurczę! Boję się trochę, bo to kurde, to jest Maserati w końcu. Nie możemy go tak... Aj... Nie, no spokojnie, weźmy sobie kamerę do środka, te sprawy, proszę Państwa. Ja przepraszam bardzo. To zgodnie się na, że mnie wyprzedzi. A patrzcie, jesteśmy sprytniejsi. Jesteśmy sprytniejsi, ponieważ to nam tylko pokazuje, jak tędy powinniśmy jechać, a nie, że musimy jechać. Więc patrzcie, jaki ja jestem sprytny. Dobrze. Kurde, gdyby nie tamto auto, ale... O! Mam! Mogę cofnąć! O, przef. Wiadomo, ja nie cofam, no ale to są, wiecie, no takie... Po prostu musiałem. Au! Nie, spokojnie. Ja to wygram o własnych siłach. Więc... Jedźmy teraz. Fantastycznie. Widzicie? Widzicie, kamikaze nigdy nie przegrywa. Ja zawsze wygrywam, za pierwszym razem. Nigdy nie przewijam nawet. Za nadzieję, że wam się podoba ten odcinek. Powiem wam, że auto naprawdę fantastyczne. Bardzo mi się podoba. Jest po prostu super. Niby takie małe Beetle gówno, takie małe z tyłu ma silnik, ale z tym powodem, że mam z tyłu silnik, jakby dociska ten auto, ten jakby tył podczas driftu. Tak fajnie się driftuje, szczerze mówiąc. Powiem, że tak przyjemnie. Nie ma jakoś gigantycznie dużo mocy, jak inne moje auta, ponieważ ja przeważnie tak właśnie lubię jakby takie auto o wysokiej mocy, o wysokich właśnie koniach i przełożeniu na tylną oś. A powiem wam, że to auto jest takie spokojne. Podobne do właśnie Toyota IA86, co zbudowałem z oryginalnym silnikiem, oryginalnym silnikiem, tak, na 480 koni. A to auto ma ile? A nie sprawdzę tego, dobra, mieszę z tym. No ale właśnie, ty również się przyjemnie driftuje właśnie tamtą Toyotą. Tak samo właśnie jak i tym Beetlem, polskim garbusikiem. No nie polskim, no ale wiecie. Jak byłem w Polsce, to zawsze jak widziałem takie to auto, to właśnie mi się zawsze kojarzyło. O, patrzcie, polski garbusik, a to nie był polski, po prostu był stary, to był niemiecki garbusik. Więc lekujcie, komentujcie, że wam się spodobało i widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, bła!